Na plaży w Konstance przygotuję Wam chrupiące pierożki na bazie ciasto filo, faszerowane wędzoną makrelą. Zaczynam od wędzonej makreli. Zdejmuję skórę z makreli i wyciągam mięso. Makrela będzie głównym składnikiem farszu. Wbijam nóż wzdłuż kręgosłupa i delikatnie wyciągam filet, tak żeby jeszcze był w całości. Starannie wyciągam jeszcze ostatnie resztki mięsa, tak żeby nic nie marnować. Takiego fileta nie wyrzucajcie, to będzie doskonałą bazę do wywaru rybnego. Do oczyszczenia filetu w całości potrzebuję pędzetkę do ryb. Z taką pędzetką jest dużo lepiej niż palcami. Filety oczyszczone mogę teraz zagniatać widelcem. Makrela jest tłustą rybą, ale ma ten dobry tłuszcz, kwas omega-3. Na szysie w Polsce można kupić makrela wędzona. W tej części Europy, gdzie jestem obecnie, bardzo popularny jest też świeża makrela. Jak będziecie w tej części Europy i będziecie chcieli kupić świeżą makrelę, to przygotujcie ją w ciągu jednego dnia, ponieważ bardzo szybko się psuje. Dodatek do wędzonej makreli będzie jeszcze świeże liście szpinaku, które drobno posiekam. Przykładam posiekane liście szpinaku do miseczki z wędzonej makreli. Kwaśnym dodatkiem do tłustej ryby będzie cytryna, jej skórki i sok. Żeby zaostrzyć smak, jeszcze pieprz świeżo mielony. I na koniec, żeby wszystko związać i żeby złagodzić trochę smak, śmietana. Może być też jogurt lub chudy twaróg. Tutaj, żeby pierożki były bardziej rumuńskie, dodałem wędzoną makrelą. Ale w domu robię też z innymi dodatkami. Na przykład próbujcie wędzony łosoś, rykota i konfitowane pomidorki. Albo na przykład chudy twaróg, błotwinka i orzechy laskowe prażone. Farsz przygotowany, wyciągam ciasto filo. Ciasto filo jest cienkie jak papier, a przy takim wietrze to jest wyzwanie. Potrzebuję podłużne paski, mniej więcej szerokości około 8-10 cm. Warunki są naprawdę trudne, ale dla Was, moi drodzy, mógłbym nawet na pustyni gotować. Żeby sklejać moje pierożki, potrzebuję jajko. Zaczynam pierożki. Biorę pierwszy pasek ciasta. Na sam dół przykładam łyżkę farszu, mniej więcej po środku. Biorę pędzelek i smaruję resztę ciasta. Następnie uformuję trójkącika i przekładam. Na koniec jeszcze dodaję jajko, żeby sklejać całość. Biorę pierożek i jeszcze za pomocą pędzelka upewniam się, że wszystko jest ładnie posklejane. Pierwszy pierożek gotowy. Postępuję dokładnie tak samo z kolejnymi paskami. Trzeba szybko działać, ponieważ ciasto filo bardzo szybko wysycha. Robi się kruche i się łamie. Dla amatorów kuchni indyjskiej na pewno Wam to przypomina samosę. Odpalam gaz pod patelni i mocno ją rozgrzewam, ponieważ za chwilę smażę pierożki. Na rozgrzanej patelni wlewam olej. Jeszcze krótkie smażenie i będą pierożki gotowe. Przykładam je na patelni. Bardzo krótko pierożki się smażą, dosłownie minuty, dwie obu stron. Także pilnujcie cały czas patelnię, nie uciekajcie. Mają być złociste i chrupkie. Ciasto filo się bardzo szybko smaży, więc to jest idealna alternatywa do klasycznych polskich pierogów. Chociaż ich bardzo kocham, ale uwierzcie mi, ciasto filo to jest błyskawiczne. Już niektóre są gotowe, przekładam na deskę. Pierożki podam z sałaty rzymskiej, ostrej zielonej papryki. Dodatkiem będzie jeszcze granat, soczysty, słodki. Potrzebuję same pestki, żeby je wyciągnąć jak najłatwiej. Wystarczy go pomasować na stole, dzięki temu pestki łatwiej odchodzą. Zobaczcie, ile soku już wyszło. Tak jak macie syrop klonowym, to z granatu można wyrabiać też melasa z granatu, czyli taki gęsty syrop słodki, często używany w kuchni arabskiej, ale nie tylko. Spójrz na ten piękny owoc granatu. Pełnowartościowy, zdrowy, antyrakowy i mnóstwo antyoksydantów, a na dodatek jest afrodyzjakiem. Odwracam go i nad pierożkami wybijam pestki. Jak to robicie, to lepiej mieć fartuch, żeby się nie pobrudzić. Spójrzcie na to, kochani, wygląda jak dzieło sztuki. Myślę, że Picasso byłoby ze mną dumny. Kochani, to jest moja rumuńska propozycja pierożków z ciasto filo z nadzieniem zwędzonej makreli. Do tego soczyste i chrupki granat. Smacznego!